W ostatnim odcinku mówiliśmy z posłem Sośnierzem, który jest lekarzem, więc ma się prawo na tym nie znać, ale ja się znam, o węglu i gazie i obiecałem, że w następnym odcinku wyjaśnię sprawę węgla i gazu i różnicy w ogrzewaniu domu, więc jadę do tego znajomego, żeby sprawę nagłośnić i wyjaśnić. Słuchajcie, jadę teraz do dzielnicy Czułów w Tychach, gdzie mieszka mój znajomy. Tutaj większość domów pamięta jeszcze lata 70. czy nawet wcześniejsze, więc część jest opalanych w dalszym ciągu węglem albo ekogroszkiem, właściwie piece właśnie te retortowe z podajnikiem i sterowane komputerem. Ale on już kilka lat temu, jeszcze przed kryzysem węglowym, przed kryzysem opałowym, przeszedł na gaz. Więc chcę się dowiedzieć, jakie rachunki zapłacił za gaz, jakie są różnice w cenach i porównać po prostu ceny opalania gazem i koszty opalania węglem. Po prostu zaraz za chwilę się dowiemy, jakie są te różnice i co się teraz w tej chwili bardziej opłaca. A jako ciekawostkę powiem, że tam na przedłużeniu tej drogi, która tam nie prowadzi, no ale na przedłużeniu jest była kopalnia Murcki, Boże Dary. Tam już jest zlikwidowany szyb, został tylko komin, no i kopalnia już nie wydobywa od dobrych paru lat. Witam. Dzień dobry panu. No i jak tam? Gaz założyłeś? Już tak. Węglem nie palisz, tak? Gaz założyłem 4 lata temu. O, to już długo, czyli doświadczenie masz w gazie w tej chwili. Piąty sezon. No, a dom jest z czasów Gierka, tak? Tak. Czyli to jest taka technologia mniej więcej jak mój dom, bo ja też mam taki mniej więcej z tego okresu. I ten jest również ocieplony. Jest ocieplony, tak. No ja spalam obecnie na ekogroszek, piec na ekogroszek mam, jakieś 4 tony. Około 3,5 może do 4 ton rocznie. A ile ty spalałeś, jak miałeś jeszcze kocioł? No ogólnie też spalałem te 4-4,5 tony rocznie. No, czyli spalałeś mniej więcej tyle samo, około 4 ton. No dzisiaj tona kosztuje 1500 zł w PGG, czyli to jest jakieś 6000. Tak licząc po tych najtańszych kosztach, to ekogroszek, nie? Ja przeliczam na ekogroszek. No gdyby to był workowany, to wyjdzie jeszcze drożej, no ale liczmy już po tych najniższych kosztach. A teraz spalasz gaz. Opalasz gazem i ile wynosi ogrzewanie, rachunki za gaz? Możesz to ujawnić? Mogę ujawnić. A masz to w telefonie wszystko, tak? Tak? Dobra, to możesz ja popatrzeć. Przyjrzę się temu. Dobra. Tutaj sierpień, czerwiec, no to nie. Marzec, no to już by trzeba było. 28 marzec, no to koniec sezonu grzewczego, czyli tu no widzimy od stycznia do marca. To tak, tak, tak. Czyli mamy już tutaj 2200 prawie. No zaokrąglimy, nie będziemy tam. Tutaj mamy początek marca, kolejne 2260, czyli to by było już 4400. No i tutaj mamy listopad, prawie 900, to by było 5300, tak? No i tam mamy wrzesień jeszcze ubiegłego roku, no to się już nie liczy. Czyli wychodzi w sumie 5300 zł za sezon. Nie wiem, czy to tutaj widać. 5300 zł za sezon grzewczy. Ja tutaj tak przybliżę, żeby było coś widać na tym. No czyli z tego wynika, że po prostu gazem 5, ile nam wyszło? 5300, tak? 5300 gazem. Za taki sam dom, gdzie my płacimy na węglu płacimy, już momencik, na węglu płacimy jakieś 6 tysięcy. No to przecież to się kompletnie w tej chwili nie opłaca, bo te ceny się wyrównały. Nawet jak ja bym oszczędnie palił i spalę 3,5 tony po 1,5 tysiąca, to ile to wychodzi? 3 tony to jest 4,5 tysiąca bez przywozu. No z przywozem to by było 5 tysięcy i jeszcze 0,5 tony. To jest prawie 6 tysięcy, 5700, 5600. No to wychodzi dokładnie na to samo, albo nawet węgiel jest ciut droższy.
Możemy kwestię wygody jeszcze tu porównać. No właśnie. Że... Nie musimy tego znosić, zrzucać, popiołu wynosić. No dokładnie. Martwić się o przyjazd. No to jest wygoda, no. Odczuwasz tą wygodę teraz? Tak, tak. No ja też mówię, że to jest po prostu kompletnie nieopłacalne, bo ta praca, wyrzucanie popiołu, przywożenie, zrzucanie węgla, no, to jest niezapłacone, to też kosztuje. To jest wszystko koszt. Także dobra, dziękuję za informację i proszę do zobaczenia. Polecam.